Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota z Flix i witam Was gorąco w 16 dniu projektu Halloween, czyli na półmetku. I niestety wygląda na to, że na półmetku muszę projekt Halloween zawiesić. Nie żartuję. Jest mi z tego powodu naprawdę źle i przykro i liczyłam na to, że nie będę musiała tego robić, ale niestety nie dociągnę do końca w takiej formie codziennej. Naprawdę bardzo Was przepraszam za taki obrót spraw. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie hejtować, bo tak jak w zeszłym roku traktowałam to poważnie, chociaż oczywiście była to zabawa, wyzwanie. Być może tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale bardzo posypałam się ze zdrowiem i muszę zrobić tę przerwę po prostu, żeby to wszystko nadrobić. Mam wręcz zakaz makijażu. Już myślałam, że wcześniej zrobię tę przerwę, dociągnęłam jeszcze do półmetka, z czego się bardzo cieszę i sprawiło mi to dużą radość. Półmetka? Czy półmetku? Do półmetku? Półmetka. Matko, nie wiem. No i cóż, no muszę się teraz zająć przez chwilę swoim zdrowiem, muszę pochodzić po lekarzach, za co by mi nie starczyło czasu, łącząc to z tym codziennym nagrywaniem i montowaniem, bo to naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje. W normalnych warunkach jest to dla mnie ogromna radość, świetne wyzwanie i bardzo mi się chce. Jestem naprawdę wściekła, bo miałam to wszystko fajnie rozplanowane, miałam wzory na zapas i wszystko było dobrze zorganizowane. Ale no niestety było tak, że musiałam ze względu na właśnie na stan mojego oka i w ogóle organizmu zrobić sobie prawie tydzień przerwy w malowaniu i ten zapas jakoś się tam skurczył i teraz już nie jestem po prostu w stanie tego nadrobić. A więc tak, projekt Halloween w tym roku nie będzie miał 31 dni i nie będzie miał 31 charakteryzacji. Nie przekreślajmy jednak projektu Halloween całkowicie, ponieważ na pewno wrócę jeszcze przed Halloween. Nie wiem do końca w jakiej formie, nie wiem czy sama będę mogła się malować, natomiast na pewno wrócę. Myślę, że nie później niż za tydzień możecie się spodziewać filmiku na YouTube i cały czas będę z Wami miała kontakt przez Instagrama i Facebooka, więc bądźcie tam ze mną, dajcie znać, że dalej jesteście i nie uciekliście ode mnie. To nie jest dla mnie łatwe, bo nie jestem osobą, która łatwo się poddaje, raczej jestem taka, że mimo, że już nie mogę, to dalej cisnę, ale w tym momencie naprawdę uwierzcie mi, że muszę powiedzieć pas. A jeszcze dzisiaj do kompletu z wczorajszą laleczką Chucky, narzeczona laleczki Chucky. Tak, laleczka Chucky ma narzeczoną, a nawet żonę. Jeśli o tym nie wiedzieliście, to prawdopodobnie nie jesteście fanami tych naprawdę kiepskich horrorów, a szczególnie kolejnych i kolejnych części kiepskich horrorów. Natomiast tak, laleczka Chucky ma narzeczoną. Nie jestem pewna jej imienia, bo takiego dużego researchu nie chciało mi się robić, wybaczcie. Natomiast jest przeuroczą, ostrą lalą i pomyślałam, że warto się za nią zabrać. Jest bardzo mocny makijaż, taki trochę w stylu drag queen. Jest także namalowane ubranko. A wczoraj zapytałam Was o najdziwniejsze lęki, jakie macie lub o jakich słyszeliście. I oto Wasze odpowiedzi. Ja czytałam kiedyś, że istnieje lęk przed tym, że prześladuje Cię kaczka, która się na Ciebie gapi. Ponoć ta fobia nazywa się anatideafobia. Skoro było w internecie, to musi być prawda. Najdziwniejszy lęk? Lęk przed długimi słowami, którego nazwa to również długie słowo. Jak pech to pech. Słyszałam, że w moim bloku dziewczyna boi się krewetek. Dziwne, nie? A dzisiaj kontynuujmy jeszcze naszą zabawę i pytam Was. Gdybyś był duchem, to kogo byś straszył i w jaki sposób? Oczywiście pokazuję również Wasze fantastyczne prace, które mi podsyłacie. I zachęcam, żebyście Wy, oczywiście, jeśli tylko możecie, nie przerywali tej zabawy.
Wiem, że jest tam parę osób, które również codziennie tworzyły charakteryzację, więc trzymam za Was kciuki. Bardzo mocno. Wytrzymajcie kciuki za mnie, żeby udało mi się jak najszybciej do Was wrócić. A teraz zobaczymy, jak wykonać dzisiejszą charakteryzację. Mam już zakryte brwi, a ponieważ dzisiejszy makijaż jest trochę bardziej klasyczny, więc mam już na sobie również podkład i korektor pod oczami. Następnym krokiem będzie wykonturowanie twarzy. W tym celu sięgam po stick do konturowania z NYXa. To konturowanie później jeszcze na sucho poprawię i wzmocnię, więc teraz no takie dosyć klasyczne konturowanie. Na co dzień nie konturuję nosa, a dzisiaj chcę, żeby był zdecydowanie wyszczuplony, więc to robię. Obowiązkowe pudrowanie i przechodzę do oczu. Dzisiejszy makijaż oczu będzie zdecydowanie mocny, przesadzony, żeby efekt był naprawdę wyrazisty, ale też w miarę szybki, bo nie chcemy nad tą charakteryzacją spędzać, wiecie, całego dnia. Kredką obrysowuję oko, a także maluję sobie taką bazę pod cień, który będę nakładać i rozcieram. Natomiast kredka okazała się taka dosyć tępa i bardzo ciężko się ją rozcierało, ale próbujemy to oczywiście uratować cieniami i chyba ostatecznie nie jest najgorzej. Na centralną część powieki dodaję jeszcze taki śliwkowy, połyskujący cień z paletki Avant Pop z NYXa, a w wewnętrznym kąciku, czego już tutaj niestety nie uchwyciłam, pigment Skobo w kolorze Shell. Maluję jeszcze kreskę eyelinerem i podkreślam na ostro wewnętrzny kącik oka. I tak jak mówiłam wcześniej, wzmacniam konturowanie jeszcze na sucho. Z tego co widziałam, nasza bohaterka ma również dosyć mocno podkreślone różem policzki, więc to również uwzględniamy. Od siebie dorzucę jeszcze sporo rozświetlacza. No i przechodzę do namalowania tych pięknych brwi, zdecydowanie powyżej moich naturalnych. Eyelinerem również namaluję charakterystyczny pieprzyk i wrócę do bronzera, żeby zaznaczyć dołeczki w policzkach. Jeśli chodzi o usta, to najpierw ich kształt określam czarną konturówką, dosyć mocno je podkreślając, a następnie wypełniam bardzo ciemnym kolorem pomadki, łącząc ją z tą konturówką, żeby się ładnie zlało. Przechodzę teraz do namalowania wdzianka. Jest to taka skórzana kurteczka. Maluję również takiego chokera na szyi, bo na niektórych zdjęciach również miała. Brązowym cieniem również podkreślam piersi, konturuję je, a właściwie, bądźmy szczerzy, namalowałam je zupełnie powyżej moich własnych. Wracam jeszcze do kurteczki, nie będę owijać w bawełnę, nie przyłożyłam się na 100%, wiecie, że potrafię takie rzeczy zrobić takie, tak naprawdę mocno realistycznie. Tutaj jest to tak powiedzmy coś pomiędzy. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie skupiam się wyłącznie na namalowaniu tego ubrania, tylko główną rolę odgrywa twarz, to ubranie traktuję tak dosyć mocno symbolicznie i zależy mi przede wszystkim na tym, żeby na zdjęciach wyglądało to fajnie. Wracam jeszcze do oczu i przyklejam sztuczne rzęsy. Tak, musiałam jeszcze domalować tatuaż, o mało bym o nim zapomniała. No i oczywiście obowiązkowo blond peruka. Ja mam naturalnie blond włosy, ale nie aż tak jasne. Myślę, że peruka tutaj fajnie dopełnia całej charakteryzacji. Dzięki kochani, że byliście ze mną dzisiaj i w poprzednie dni. Wyjątkowo nie zaproszę Was na jutro, ale trzymajcie kciuki, żebym wróciła do Was jak najszybciej. No i dam Wam oczywiście znać, jak idą postępy, więc buźka i do zobaczenia.